gwizdek, rozpoczynamy spotkanie. Gaz, Artur! Pierwsza akcja Artura. Dawajcie, może dobrze! Zuza ma ochotę się przewieźć przez boisko, widzę. Pierwsza bramka dla Iskry. No Iskra zdemolowała bramkę. Trzeba tutaj teraz małe reparacje przeprowadzić. Przypominam, gramy po 15 minut każde spotkanie. 2 minuty przerwy między kolejkami. I rozpoczynają chłopcy z Kamiennej Góry. Kolejna próba w wykonaniu Iskry. Ale rzut rożny. Kontratak. Zuzka bardzo wysoko wyszła, ale już opanowana sytuacja. Będzie próba Kamiennej Góry. I rozpoczyna od bramki Zuzia. Oczywiście na ziemię. Kolejna bramka w wykonaniu Iskry. Fajna akcja i rozpocznie od bramki Kamienna Góra. I Zuza od bramy. Teraz ty wiecie, trener nie może. Thank you.
na Zuzę. Zuza. I od bramki Kamienna Góra. Zuza. Pięknie. Brawurowo. Brawurowo. Brawo, Zuzia. Bardzo głodna bramki. Dziś teraz w tym meczu w obronie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomijać kolejnych zawodników i zdobyć bramkę dla drużyny. Bardzo fajnie ta technika robi tutaj niesamowitą robotę. I znów Zuza, podanie na Artura. Świetnie, bardzo fajnie Artur wykorzystuje to, co nauczył się na treningach. Bardzo, bardzo fajnie. Muszę zmienić miejsce, żeby było widać nasz pole karne i znowu atak Iskry. Świetny strzał, ale tutaj bramkarz zrobił świetną robotę i zatrzymał tą piłkę. I z autu zaczyna zespół Iskry. Lekkie zamieszanie się zrobiło pod polem karnym Iskry, ale Zuzka już przejmuje inicjatywę. Już piłka po linii prowadzona przez Artura. Świetnie sobie poczyna dzisiaj. Piłka w rękach bramkarza z Kamiennej Góry i wznowienie gry. Ręka. Wykonywać będą koledzy z Kamiennej Góry. I od aut. Było blisko. Bardzo ładne prowadzenie. Jeszcze około 5-6 minut tego spotkania. I bramkarz z Kamiennej Góry. Zmiana w drużynie Iskry. Jak widzicie, najmłodszy z zawodników jest wśród nas. Wspaniale tutaj prowadzi piłkę. Jego brat z numerem 32. Także bracia tutaj rządzą w tym składzie. Bardzo fajnie, bardzo charyzmatycznie poczyna sobie najmłodszy młoszek. A i Zuza. Zuza pojawiła się, nie zauważyłem, kiedy przyszła tutaj. Jest głodna strzału. Świetnie, okej. Okay. To mała bramka. I piłka już w polu. Zuza zatrzymuje. Leci, leci. Przelatuje pomiędzy dwoma. Dawid. Było blisko. Znów od roku. Albert.
Kamienna Góra zaczyna od środka. Myślę, że jeszcze około 3 minut, jeśli dobrze mój licznik tutaj w dobrym momencie wystartowany. Dawid przy piłce, głodny bramki. Myślę, że tak. Od autu dla Kamiennej Góry. Za wysoko. I leci zawodnik Iskry na Miłosza. Brawo. Będzie rożny w wykonaniu Iskry Kochlice. Wykonuje Miłosz. Jaki pomysł? Świetnie, wykopana piłka. Suza już tam czekała. Już ma ochotę coś tam zadziałać. No był fał. Ewidentnie był fał. Kto wykona? Najmłodszy. Najmłodszy Miłosz. Myślę, świetne kopnięcie. Bardzo ładne uderzenie. Świetnie. Zmiana strony, Dawid będzie uderzał od boku bramki. Miłosz, brawo! Brawo, brameczka w wykonaniu Miłosza. Za bramki. Świetna walka. Słyszałem za plecami około mniej niż minuta, myślę, z 30 sekund do końca, może mniej. Gwizdek już w ustach, także koniec. Pierwsze spotkanie za nami. Bardzo brawurowo, ładnie rozegrane. Bardzo ładna gra. Także zapraszamy na kolejne.